W ostatnich dniach wszyscy widzimy rozdzierające sceny uchodźców z krajów Syrii, z innych krajów, którzy uciekają, ratują swoje życie i życie swoich rodzin i dzieci przed działaniami wojennymi. Na pewno widzicie Państwo to codziennie, czy czytacie o tym. Jakie refleksje, co budzi to w Waszych uczuciach dzieci wojny, dzieci, które przeżyły okropieństwa wojny? Jakie myśli nadchodzą? No niestety historia lubi się powtarzać i patrząc na tych bardzo nieszczęśliwych ludzi, którzy muszą opuszczać, są zmuszeni, żeby opuszczać swoje domostwa, przypomina nam się nasze dzieciństwo, nasza młodość. Tragiczna młodość. Tragiczna młodość i ta trauma, która w tych ludziach na pewno zostanie już na wiele, wiele lat. I te wspomnienia, to co Państwo przekazują młodym pokoleniom, szczególnie jest ważne teraz, w obecnych czasach, ażeby uchronić, żeby pokazać politykom, żeby pokazać ekonomicznym siłom, które dążą do ekspansji, do zniewolenia innych narodów i krajów, do czego prowadzi wojna i jak odnosi się, jakie skutki wywiera na każdej indywidualnej osobie. No właśnie, szczególnie dzieci. Dzieci na tym tracą, dlatego że przeżywać okres dzieciństwa można w określonym czasie. Tego nie można nadrobić później. Tak jak mówiłam, że jest do końca życia niedosyt tego dzieciństwa, którego się nie przeżyło. Człowiek za wcześnie został dorosły i niedosyt bycia z rodzicami, którzy zostali albo zamordowani, albo wcześnie pomarli, że to jest jakieś takie karłowe życie, które chciałoby się zacząć od początku, żeby móc przeżyć tak, jak powinno się. Życie jest krótkie i nie bez znaczenia, jak się toczy. Wojna to jest coś strasznego, co już jak niszczycielski walec przetoczyło się i przez mój kraj, i przez moją rodzinę, i wiedziałam, jakie są skutki. Bałam się tej następnej wojny nieprawdopodobnie. I w dalszym ciągu, jak rozmawiam z młodzieżą, to mówię, słuchajcie, brońcie pokoju, dlatego, bo konsekwencje wojny nie dotykają tylko innych. Tym razem dotkną was, bo to wasza pora, wasz czas, wasze dzieci i wnuki. Strzeżcie, żeby obłąkańcy nie spowodowali takiej strasznej traumy i takiego niszczycielskiego działania poprzez wygrywanie swoich jakichś niecnych ambicji albo celów. Nazywam się Barbara Doniecka. Z chwilą wybuchu wojny miałam 5 lat. Przyszłam na świat w kochającej się rodzinie, bo byłam wyczekiwanym dzieckiem. Mój ojciec miał wówczas 33 lata, a mama 27. Poza tym byłam taką maskotką w rodzinie, bo w całej rodzinie byłam najmłodsza, chociaż jedynaczka. No, niewiele tak pamiętam z czasów przedwojennych. Wiem tylko, że miałam dużo zabawek, jakoś się rodzice mną opiekowali, cała rodzina. Pamiętam, jak do Milanówka żeśmy wyjeżdżali na urlopy z rodzicami. Także to wszystko się właściwie skończyło, jak wybuchła wojna. Nazywam się Elżbieta Sobczyńska z domu Gręblicka. Urodziłam się 19 września 1934 roku w Warszawie w dzielnicy Wola. Jestem Polką. Nie byłam jedynaczką. Miałam brata Leszka o 2 lata starszego ode mnie. Dzięki temu, że ojciec był architektem i miał swoje własne przedsiębiorstwo budowlane, nasza rodzina wiodła względnie zamożne życie. Rodzice nas rozpieszczali, obdarowując
cennymi zabawkami, udostępniali przeżycia, takie jak jeszcze przed wojną, kino, cyrk, jeździliśmy na letniska. W 1938 roku udostępniono mnie pobyt w przedszkolu. Wybuch wojny w 1939 roku razem z działaniami wojennymi, wkroczeniem Niemców do Warszawy, przyniósł jednocześnie okres prześladowania Polaków. Od razu zaczęły się represje w stosunku do narodu polskiego. Były to bardzo drastyczne represje, bo były łapanki ciągłe, były wywózki do Niemiec, były osadzanie w więzieniach, były też publiczne rozstrzeliwania na ulicach Warszawy. Pierwsze takie publiczne, taka pierwsza publiczna egzekucja odbyła się na terenach miejscowości Wawer pod Warszawą, gdzie w święta Bożego Narodzenia, pierwsze święta Bożego Narodzenia, 27 rozstrzelono ponad 100 Polaków. Nazywam się Róża Krzywobłocka-Laurów. Swoje wojenne dzieciństwo zawsze bardzo niechętnie wspominam. W chwili wybuchu wojny miałam 4 lata i do 1 września 1939 roku byłam bardzo szczęśliwym i kochanym dzieckiem. Mama moja była nauczycielką, ojciec urzędnikiem w Izbie Skarbowej. Miałam starszą siostrę, Bożenę, o 5 lat starszą ode mnie i zamieszkiwaliśmy razem z babcią na Warszawie na ulicy Tarczyńskiej. Nazywam się Jerzy Ulatowski. Od 1939 roku trwa w Polsce okupacja niemiecka. W 1942 roku nasz wujek zamieszkały w Kutnie, trafia do obozu w Birkenau. Ja mam wówczas 11 lat, siostra moja 9. Tak często, jak było to możliwe, nasza matka wysyła wujkowi paczki z żywnością. Nikt z nas nie przypuszczał wówczas, że zaledwie 2 lata później wszyscy troje podzielimy jego los. Wiesława Borysiewicz. Jestem więźniem Auschwitz-Birkenau, numer obozowy 83267. Do obozu zostałam wysiedlona z Warszawy z całą rodziną. Z rodzicami, młodszą siostrą i starszym bratem. Ja miałam wówczas 15 lat. Nazywam się Barbara Doniecka z domu Racka. Mój numer obozowy 86341. Nazywam się Elżbieta Sobczyńska. Z domu Gręblicka. Mój numer obozowy w Auschwitz-Birkenau 85536. Moje nazwisko Jerzy Maria Ulatowski, numer obozowy oświęcimski 192823. Nazywam się Róża Krzywobłocka-Laurów. Z domu Krzywobłocka, mój numer obozowy 83263. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Mieszkamy w dzielnicy Ochota, przy ulicy Filtrowej. W wielu budynkach tej dzielnicy stacjonują wojska niemieckie, co powoduje, że powstańcy po kilku dniach muszą się z tego terenu wycofać bez szans na ewentualną walkę. Do ewakuacji mieszkańców Ochoty przystępują Rosjanie, głównie z terenów Uzbekistanu i sąsiednich republik Azji, wzięci do niewoli przez Niemców i którzy dla ratowania życia przeszli na ich stronę. Prowadzą ewakuację mieszkańców w wyjątkowo brutalny sposób, podpalając na naszych oczach miotaczami ognia poszczególne mieszkania i wrzucając granaty przez okna piwnic w budynkach, w których próbowali się schować niektórzy mieszkańcy. Przy kościele św. Jakuba napotkała nas gromada
młodych Ukraińców, którzy chcieli po prostu oddzielić moją siostrę, no wiadomo po co. Moja siostra była starsza ode mnie i była taką kobietą, dziewczyną bardzo, bardzo piękną. I wtedy, nie wiem co mojej siostrze przyszło do głowy, ale zwróciła się do takiego starszego, starszyny Ukraińca i powiedziała do niego: ojczulku, pomyłuj. I on wtedy ryknął na tych młodych żołnierzy i poszłyśmy dalej. Uratował ją po prostu. Więc wszędzie bywają ludzie. Wówczas pognali nas Kaliską do Grójeckiej, bo to była taka wylotowa ulica na Zieleniak. Na Zieleniaku żeśmy przesiedzieli całą noc i tam też pamiętam taką przykre zdarzenie, bardzo. Nie mogę tego zapomnieć, jak pod murem właśnie tego budynku na Zieleniaku ustawili szpaler mężczyzn. I tam poznałam z naszego domu dozorcę, pana Franciszka, nie pamiętam nazwiska. A potem było tylko słychać strzały, prawdopodobnie ich wszystkich rozstrzelili. Nazwę Zieleniak nosił duży, pusty plac otoczony wysokim murem. Zgromadzone tam kilka tysięcy osób dorosłych i dzieci ewakuowanych z podpalanych domów w tej dzielnicy. Po tym terenie krążyli pijani Rosjanie, wzięci wcześniej do niewoli przez Niemców. Dokonywali oni rabunków i gwałtów kobiet i dzieci. Najgorsza była noc, bo słychać było krzyki gwałconych dziewczyn, strzały. No straszna ta noc była. Ledwo można było przesiedzieć, no ale doczekałyśmy rana i rano nas pognano na Dworzec Zachodni, a stamtąd do Pruszkowa. Po nocy przegoniono nas na Dworzec Zachodni i z Dworca Zachodniego elektrycznym pociągiem dojechaliśmy do Pruszkowa. No a w Pruszkowie to też były takie różne dantejskie sceny, bo jedni nie wytrzymywali, więc takie okrzyki jakieś różne były. Kobieta taka obok, co nas siedziała, to nas poratowała takimi kostkami cukru. No i potem nastąpiła selekcja. Wypędzili nas przed tą halę. I tak matki z dziećmi na lewo, mężczyzn na prawo, a środkiem wszyscy na te wagony. Podróż to też była okropna, zanim żeśmy dojechali do Auschwitz. Bo jedna przystań tylko była w Sosnowcu na moment, to nie wszyscy wychodzili, bo się bali, żeby nie rozstrzelili, a tam i chorzy byli, i potrzeby fizjologiczne w kącie tego wagonu załatwiali. Także to było naprawdę gehenna, zanim żeśmy dojechali. Dojechaliśmy do Auschwitz i nikt nie wiedział, gdzie my jesteśmy, a jeden mężczyzna krzyknął: rany boskie, wiecie, to Oświęcim. No ja to sobie nie zdawałam sprawy, gdzie jestem, co to Oświęcim oznacza. Po wypędzeniu z Warszawy, przejściu przez słynny Zieleniak i Dulak w Pruszkowie, przywieziono nas po 3 dniach takim oto wagonem bydlęcym, bez jedzenia i picia, do tutaj na rampę do Auschwitz-Birkenau. Powitał nas tutaj wrzask SS-manów na rampie, pięknych owczarków alzackich i auzierek też z SS. Krzyki przy wypędzaniu nas z pociągu były straszne. No, na całe szczęście zbliżała się już noc, ale wielkie łuny, które powitały nas tutaj od razu w Auschwitz i straszny smród, który mi towarzyszy do tej pory. Jeżeli przyjeżdżam do muzeum Auschwitz-Birkenau, to czuję cały czas ten smród palonych ciał. Początkowo nie wiedzieliśmy, co to jest, no ale potem usłużni ludzie nam powiedzieli, że wyjście z obozu to tylko jest przez komin. I z tą radosną nowiną, żeśmy tutaj wysiadali,
w trosce, w strachu o swoje życie. I potem jeszcze pamiętam, jak nas gnali Niemcy no do baraku jakiegoś tam, do tej mykwy, do łaźni. To Boże, ujadały psy, te krematoria paliły się, zjajały takim czerwonym ogniem, bo to było wieczorem czy w nocy, już nie wiem, w każdym razie było ciemno. Z jednego z baraku, jak żeśmy szli, to widziałam, jak pewnie Blokowa wylewała z miednicy wodę i pyta się, skąd wy idziecie? A ktoś powiedział, że z Warszawy. A ona mówi, Boże, z Warszawy idzie, a myśmy myśleli, że już wrócimy do domu. Szliśmy wzdłuż tej ulicy Lagrowej. Druty były brzęczące, bo były pod napięciem. I doszliśmy do Kanady. No, oczywiście musieliśmy przejść przy krematoriach, o czym żeśmy nie mieli pojęcia. Dość na tym, że do pierwszego, to już było późno, do pierwszego baraku żeśmy się nie załadowali, bo był pełen. Do drugiego żeśmy weszli, było pełno również, ale moja mama zobaczyła pod ścianą tego baraku jakieś wolne miejsce. Okazało się, że tam po prostu, mimo że to było klepisko, nie było podłogi, ale była kałuża. Mama niewiele namyślając się, najpierw położyła swoje futro, potem położyła ojca palto, żebyśmy mogli przetrwać noc w tymże miejscu. Na drugi dzień od rana ustawiono przed zauną. Zauna to jest miejsce przyjęcia transportów osób, które miały przebywać w obozie. Które na dzień, dwa, tydzień, miesiąc, rok mogły tam wejść, ale które weszły. I to było przed tą zauną, ustawiono stoliki i wtedy od przybyłych deponowano kosztowności, pieniądze i dokumenty. I widocznie już nadawano numery, dlatego że każdy dostał papierowy worek, do którego potem trzeba było włożyć wszystko to, co ludzie mieli z sobą i na sobie. I w tej zaunie żeśmy przenocowali na betonowej podłodze. Rano nas wzięto do spisywania. Już wtedy nie tatuowano numerów, tylko nam po prostu dano numery. Ja zostałam numerem 83-263. Już przestałam być człowiekiem, zostałam numerem. Jak żeśmy doszli do tej łaźni, to rozebrali nas tam do naga, co było strasznym przeżyciem, tak jak dla mnie dziewczyny, bo ja pierwszy raz zobaczyłam nagich ludzi. To nie tak jak teraz. Wtedy to nagość to była tabu, teraz to z gołymi tyłkami po plaży latają, nikt się temu nie dziwi. A myśmy były inaczej wychowane po prostu. Kiedy przyprowadzono nas tutaj pod łaźnię razem z mamą, miałam wtedy lat 10. Kazano nam się rozebrać do naga i zabrano wszystkie rzeczy, których nie obejrzałam już do końca. Po raz pierwszy zobaczyłam dorosłą kobietę nagą i wiele innych kobiet nagich. Byłam przerażona ja i była przerażona moja mama, która wstydziła się swojej nagości, a ja wstydziłam się, że na nią patrzę taką nagą. Kiedy już w centralnej zaunie po przywiezieniu nas wykąpano, odbierając nam godność, obcinając nam włosy, przebrano w szmaty i w końcu odpowiednią grupę przeprowadzono właśnie tu na FKL, same kobiety i dzieci. I tu już było ciemno, jak nas wprowadzono, w tym załomie zauny lokalnej, okazało się, że to jest zauna lokalna. Tu myśmy spędzili calusieńką noc w kucki, przytuleni do siebie, bo było już bardzo drzysto, mokro i wilgotno w nocy, w tym załomie. Dopiero na drugi dzień pozwolono wejść wszystkim do tej zauny, żeby spędzić noc. Dwie noce były wewnątrz tej zauny. Tu były znowu strasznie duże szczury. Matki krzyczały i uspokajano je, żeby się grożąc kominem. Tu były takie
kary, grożąc kominem. Ja po numerze, teraz Ela spojrzałam, ja byłam w pierwszej grupie, więc u nas odzież dostaliśmy w budynku, nasza grupa. I dopiero po wyjściu z budynku nastąpiła selekcja, czyli odebranie dzieci matkom. I wtedy był ten ogromny szok, rozpacz matek, bo po prostu dzieci były wyrywane siłą z rąk matek, nie chciały odejść od tych matek. I od razu później nas poprowadzono już na FKL do bloku. Więc przyjechałam tutaj 12 sierpnia z mamą, rozdzielili nas zaraz. Ja trafiłam na tę koję, było nas tutaj 5 koleżanek. No więc już nie będę mówiła o głodzie, o tych brudach, jakie były, ale okropne były pluskwy. Pluskwy były makabryczne, spadały w nocy i przyszła raz do tego bloku, komendantka Stenia się nazywała i zapytała nas, dzieci, co wy byście od nas chcieli? A my powiedziałyśmy, że chcemy iść do domu. A ona mi, to i ja bym chciała. Ale następnie mówi, no a co poza tym? To, żeby nam wygazować pluskwy. I wygazowała nam te pluskwy. A było okropne przeżycie też, jak żeśmy zostały rozdzielone od matek. Wszystkie żeśmy przeżywały. Ja miałam 10 lat, koleżanki po 15, ale też płakały. I była ze mną taka mała dziewczynka, Helenka się nazywała, miała 5 lat. Ona tak rozpaczała za matką, to znaczy koleżanki te starsze ją hołubiły i karmiły i tam, bo ona ani jeść, ani pić nie chciała, tylko bez przerwy do mamusi wołała. I we wrześniu z tej rozpaczy to dziecko zmarło. Tę koję to po prostu traktuję jak nagrobek dla tej Helenki. Zawsze jak jestem, to przywożę jej tego aniołka, tutaj stawiam i ją wspominam. A jeszcze miałam takie bardzo krytyczne, straszne przeżycie. Moje osobiście na cygańskim lagrze stałam na apelu w pierwszym rzędzie. I szedł Niemiec, tak sobie tym pejczem po tej nodze, taki jakiś zadowolony i stanął przede mną i tak się mi w oczy patrzył. No ile takie dziecko może wytrzymać? Spuściłam ten wzrok, on mi przejechał tak przez ucho, tym pejczem mnie uderzył. Boże, to ja wyzniosłam, bo jestem wierząca. Oczy do nieba i mówię, że jak Pan Bóg mógł na to pozwolić? Przecież ja tak grzecznie stoję i On mnie tak urządził, przecież boleśnie. Jak wróciłam na koje tam na cygańskim, to jeszcze koleżanki powiedziały, słuchaj, to, że Cię boli, to nic, ale On Cię zhańbił, bo mężczyzna, jak uderzy kobietę, to jest pohańbiona na całe życie. I ja to tak pamiętałam, że ja w ogóle o tym nie mówiłam lata, bo się wstydziłam po prostu. Spałam na tej pryczy. Obowiązkiem moim było utrzymanie posadzki w należytym porządku. Odbywało się to w ten sposób, że trzeba było cegłę zetrzeć na miałki proszek, rozcieńczyć wodą, pomalować te wszystkie cegiełki, a kanty wapnem białym. To była moja... Poza tym chodziłam do kuchni po prowiant dla więźniów. Jednocześnie razem ze sztubową rozdawałam posiłki więźniom. Charakterystycznym elementem baraków w szpitalu był taki piec, który przechodził przez środek całego baraku. Po jednej i po drugiej stronie były pojedyncze koje i jak nie było napływu chorych, to leżało się pojedynczo na takiej koi. To były trzypiętrowe koje, a jeżeli był napływ chorych, no to po dwie osoby na orła się leżało na takiej wąskiej koi. Tutaj była taka sytuacja, że razem ze mną był mój młodszy kolega, któremu zrobiono trepanację czaszki. W warunkach obozowych była to dosyć trudna operacja, a nie było warunków także, żeby wozić go na specjalne opatrunki. Po prostu opatrunki odbywały się tutaj na środku tego pieca.
I byłam świadkiem, że kilkakrotnie mu robiono te opatrunki po trepanacji czaszki. Biedny Jasinderek, bo tak miał na imię Jasio, nazywano go pieszczotliwie Jasinderek, przeżył to, przeżył całą operację. No, operowali go bardzo znani lekarze, którzy też byli więźniami. Tutaj także prowadzono na mnie pewnego rodzaju eksperymenty medyczne. Niemcy mieli ideę fix, że wszyscy muszą mieć niebieskie oczy i jasne włosy. No ja akurat miałam ciemne oczy. Zakrapiali mi kilkakrotnie krople do oczu, przez co miałam wielkie kłopoty ze wzrokiem w późniejszym okresie. Od razu po tych kroplach było zapalenie spojówek, ropa mi ciekła z tych oczu. Inne koleżanki, którym zakrapiano te same krople co mnie w celu zmiany zabarwienia oczu, gorzej to odchorowały, bo w tej chwili już prawie nie widzą. Ja jestem po dwóch operacjach oczu, na całe szczęście widzę. Ale oprócz tego typu eksperymentów, już pomijając wszystko inne, że cały nasz pobyt to był wielkim eksperymentem medycznym, pseudomedycznym, to wszyscy więźniowie do jedzenia dostawali taką porcję mączki AWO. Ta mączka AWO wpływała na gospodarkę hormonalną ludzi. Kobiety właściwie przestawały mieć miesiączkę z dnia na dzień. Na mężczyzn to wpływało na bezpłodność po obozie. Do tej pory nie wiemy, co zawierała ta mączka AWO. Wydaje mi się, że to był jakiś taki początek tej wojny biologicznej, żeby uniemożliwić rozrodczość słowiańskiej rasy w przyszłości. No to miejsce dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż wyglądało wówczas. Wtedy znajdował się tutaj budynek szpitalny, po którym nie ma w tej chwili żadnych śladów. I tam też przebywałem przez kilka miesięcy od momentu zjawienia się czy trafienia do Oświęcimia, aż do momentu jego, na tydzień przed jego wyzwoleniem. We wrześniu 1944 roku byłem świadkiem, jak doktor Mengele dokonuje selekcji na rewirze. Rewir to obozowy szpital, taki sam barak jak wszystkie pozostałe. Trzypiętrowe prycze, a na nich od 6 do 8 więźniów na każdym poziomie. Kiedy chorzy chcieli zmienić pozycję, musieli robić to wszyscy jednocześnie. Gdy chory umierał, resztę nocy spędzał zrzucony przez pozostałe osoby na ziemię. Kiedy na rewir przychodził doktor Mengele, więźniowie stawali w szeregu. Mengele wskazywał tych, których jego zdaniem nie opłacało się dłużej leczyć. Tych, których wskazał, czekała śmierć w komorze gazowej. Tego dnia Mengele szedł powoli, minął mnie, zatrzymał się obok i wskazał dwóch Żydów, moich towarzyszy z pryczy. Obaj zostali wyselekcjonowani. Jeden z nich podszedł do mnie, mówiąc: żegnaj, nazywam się Pański. Jeżeli uda ci się stąd wydostać, opowiedz, co się ze mną stało. Masz tu moją szczoteczkę do zębów. Mnie już nie będzie potrzebna. Najdalej za 2 godziny wyfrunę stąd do nieba przez komin. Więcej go nie zobaczyłem, ale gdy zamknę oczy, szczoteczkę Pańskiego widzę do dzisiaj z najdrobniejszymi szczegółami.
właściwie to życie zawdzięczam lekarzom polskim, a szczególnie pani doktor Janinie Kościuszkowej, która swoimi znanymi tylko sposobami zdobyła leki, żeby mnie wyleczyć z tego zapalenia płuc. Oczywiście odbiło się to potem po powrocie już do kraju, że byłam chora na gruźlicę przez długi okres czasu, ale pozwoliło mi to także, znaczy ona mnie tak wyleczyła, że mogłam znowu wrócić na blok dzieci zdrowych. I mogłam się z całą rodziną dostać do transportu, który szedł do Berlina, do obozów koncentracyjnych w Berlinie, w Niemczech. Niemcy mieli taki szatański plan, żeby czuli, że już przegrają wojnę, żeby bronić Berlina żywymi barykadami. Tymi żywymi barykadami mieliśmy być my. Obecnie świat wchodzi w tą spiralę profitu ponad życie i widzimy to w różnych postaciach. Nie eliminujemy chorób, tylko kontrolujemy symptomy. Używamy chorób, naszych chorób jako rynku zbytu na coraz to nowe leki farmaceutyczne. Szukamy nowych źródeł bogactwa poprzez wywoływanie wojen, niewolenie różnych narodów. Szukamy ogromnego profitu przez manipulację środowiska, niszczenie żywności, niszczenie gleby. I to, co słyszymy od tych, którzy przeszli gehennę właśnie tego dążenia symbolu profitu ponad ludzkie życie, ma służyć nam wszystkim, szczególnie młodemu pokoleniu, ażeby obudzić się i ażeby zacząć robić wszystko, co jest w naszej ludzkiej mocy, ażeby temu zapobiec, ażeby przerwać tą spiralę. I fundacja w ramach tej akcji Sztafety Pamięci i Sztafety Życia otwiera płaszczyznę w różnych działania, w różnych dziedzinach dla młodych ludzi. Ochrony środowiska, ochrony zdrowia, edukacji i wielu innych jako pozytywny aspekt tej misji, którą przekazali nam byli więźniowie, którzy jako dzieci byli w tym obozie.